25. Zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Zasady i terminy zwrotu. To może zacznę od końca. A jak terminy? Chodź zaraz! To w ogóle nie wchodzi w rachubę. No właśnie. Mamy 5 terminów zwrotu. W tym 4 liczone od dnia złożenia rozliczenia, to znaczy pliku JPKV7, 60, 40, 25 i 180-dniowy i jeden termin licząc od terminu złożenia deklaracji, a w przypadku złożenia korekty deklaracji, jeżeli jej złożenie nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji, to oczywiście od daty złożenia tej korekty i jest to termin najkrótszy, 15-dniowy. Generalnie w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, czyli od zakupów podatnika, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, czyli od dokonanej przez podatnika w okresie rozliczeniowym sprzedaży, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy. Wtedy mamy do czynienia ze zwrotem pośrednim. Ma także prawo, i o nim będzie dalej mowa, do zwrotu bezpośredniego różnicy tej nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym na rachunek bankowy. Więc jeżeli podatnik wykaże tę nadwyżkę w deklaracji VAT-7, to znaczy w składanym elektronicznie pliku JPKV7 do zwrotu, to jest to zwrot na rachunek bankowy podatnika. I Naczelnik Urzędu Skarbowego ma na dokonanie tego zwrotu podstawowy 60-dniowy termin, który od 1 lipca 2024 roku będzie wynosić 40 dni. Ale jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, dodatkowego zweryfikowania, Naczelnik Urzędu Skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia tej weryfikacji. To sprawdzenie, tę weryfikację stanowią albo czynności sprawdzające, albo kontrola podatkowa, albo kontrola celno-skarbowa, albo postępowanie podatkowe. W ramach tych właśnie działań może Naczelnik Urzędu Skarbowego przedłużyć termin zwrotu do czasu zakończenia tej weryfikacji. Jeżeli zwrot okaże się zasadny i został dokonany po ustawowym 60-dniowym terminie, to dokonuje go Urząd Skarbowy wraz z odsetkami w wysokości opłaty prolongacyjnej. Czyli jest to połowa odsetek od zaległości. Tak więc termin zwrotu może być przedłużony. Taka sytuacja, możliwość postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu dotyczy również pozostałych terminów zwrotu. Jednak jeżeli w odpowiedzi na wyżej wymienione postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatnik złoży wniosek o zwrot wraz z zabezpieczeniem majątkowym w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku, to naczelnik dokonuje zwrotu w wyżej wymienionym 60-dniowym terminie, chyba że ten wniosek wraz z zabezpieczeniem został złożony na 13 dni przed upływem tego 60-dniowego terminu lub później, to zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia. Ta możliwość zabezpieczenia i wnioskowania o zwrot w pierwotnym terminie to również dotyczy pozostałych terminów. Kolejny termin to termin 40-dniowy, obowiązujący w przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, czyli w KSeF, w Krajowym Systemie e-Faktur, który to system od 1 lipca 2024 roku ma być systemem obowiązkowym dla wszystkich czynnych podatników VAT i ma to być podstawowy termin zwrotu, czyli 40 zamiast 60 dni. Kolejny termin to jest termin 25-dniowy na wniosek podatnika w przypadku split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności, zwrot dokonywany jest na rachunek VAT podatnika, czyli przeznaczony do rozliczenia podatku VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności właśnie. Ale termin 25-dniowy obowiązuje Naczelnika Urzędu Skarbowego również w sytuacji, gdy łącznie spełnione są następujące 3 warunki. Przede wszystkim faktury muszą być opłacone i to za pośrednictwem rachunku bankowego i dowody płatności muszą być załączone do deklaracji. A faktury inne, to znaczy niezapłacone, w tym niezapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego, dokumentują należności na łączną kwotę najwyżej 15 tysięcy zł. Drugi warunek, kwota nierozliczona z poprzednich miesięcy, przeniesiona na dany miesiąc, nie może przekroczyć 3 tysięcy złotych. I trzeci warunek,
nie może być to podatnik nowy, bo co najmniej przez rok musi być podatnikiem VAT, czynnym, składającym deklarację, to znaczy pliki JPK V7, zatem musi być i czynnym, i aktywnym podatnikiem VAT przynajmniej przez ostatnie 12 miesięcy. I kolejny, czwarty już termin zwrotu, to zwrot najkrótszy, bo 15-dniowy, który Urząd Skarbowy stosuje w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące warunki. Za trzy kolejne okresy rozliczeniowe miesięczne, w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie, za jeden okres rozliczeniowy poprzedzający bezpośrednio okres w rozliczeniu, za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, udział procentowy sprzedaży wraz z podatkiem VAT zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym był nie niższy niż 80%. W tym 80% stanowi udział otrzymanych płatności bezgotówkowych. Czyli 80% z 80% to jest 64% stanowi sprzedaż bezgotówkowa. Drugi warunek, przez kolejne 6 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres w rozliczeniu, za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowana przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących za każdy okres rozliczeniowy wynosiła co najmniej 40 tysięcy złotych, czyli łącznie nie mniej niż 240 tysięcy złotych. A za okres w rozliczeniu, za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, kwota tego wnioskowanego zwrotu nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej w okresie rozliczeniowym. Kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza znowu 3000 zł. Podatnik złoży deklarację w terminie i podatnik przez ostatni rok był czynnym, aktywnym podatnikiem VAT, w tym przez ostatnie 3 miesiące posiadał rachunek bankowy zawarty na białej liście podatników VAT, czyli w wykazie publikowanym na stronie gov.pl pod tytułem Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. I przez ostatnie pół roku podatnik wnioskujący o zwrot prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a centralnym repozytorium kas. Czyli ewidencja była i jest prowadzona wyłącznie za pomocą obowiązkowych kas online. Dzięki temu spełnienia warunków zwrotu najkrótszego, 15-dniowego, nie trzeba naczelnikowi Urzędu Skarbowego zaświadczać. A jest ono to spełnienie weryfikowane z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych szefa KAS. I ostatni, piąty termin zwrotu to 180 dni. Dotyczy sytuacji, gdy podatnik nie dokonywał czynności opodatkowanych w okresie rozliczeniowym i może wówczas i tak złożyć wniosek i uzyskać zwrot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia. Ten termin może skrócić do 60 dni, gdy pisemny wniosek złoży z zabezpieczeniem. Dodajmy, że również na podstawie żądania zgłoszonego przez komendanta głównego policji, szefa CBA, szefa ABW, prokuratora generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem, na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 3 miesiące, można przedłużyć termin zwrotu każdego terminu zwrotu. Żądanie to zawiera uzasadnienie. No i tak samo, jeżeli zwrot okaże się zasadny, to wypłaty dokonuje się wraz z odsetkami obniżonymi do połowy, czyli w wysokości opłaty prolongacyjnej. W tym przypadku ustawodawca nie wskazuje natomiast możliwości wniesienia zabezpieczenia przez podatnika i wnioskowania w związku z tym o terminowy zwrot. Dodajmy na marginesie, że generalnie obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych. Podsumowując krótko zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, powtórzmy, mamy 5 terminów zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
Podstawowy termin zwrotu wynosi 60 dni i w związku z planowanym od 1 lipca 2024 roku wejściem obowiązkowego KSeF, Krajowego Systemu E-Faktur, ma być skrócony do 40 dni. Obecnie zwrot 40-dniowy przysługuje właśnie w przypadku dobrowolnego póki co stosowania KSeF. Zwrot 25-dniowy przysługuje w przypadku split payment i też ten termin zwrotu 25-dniowy jest możliwy również w przypadku spełnienia trzech warunków: przedstawienia dowodów zapłaty, zapłaty za zakupy za pośrednictwem rachunku bankowego, co nie dotyczy zakupów na kwotę łącznie do 15 tysięcy złotych, a kwota z przeniesienia z poprzednich miesięcy może stanowić najwyżej 3 tysiące złotych. Sam podatnik musi być czynnym podatnikiem VAT przynajmniej przez rok i do tego aktywnym, bo musi składać przez ostatnie 12 miesięcy deklaracje rozliczeniowe, to znaczy pliki JPK V7. Najkrótszy, bo 15-dniowy termin zwrotu przysługuje generalnie w przypadku transakcji na kasie fiskalnej online, w tym głównie bezgotówkowych. Spełnienie warunków, jak i zapewne sama weryfikacja zasadności 15-dniowego zwrotu, następuje wówczas krócej, bo głównie automatycznie, z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Pozostał jako ostatni piąty termin zwrotu, 180-dniowy, stosowany w przypadku braku czynności opodatkowanych w danym okresie rozliczeniowym, a wyłącznie dokonywania zakupów w tym okresie. Czyli mamy sam podatek naliczony bez należnego, ale jest tu możliwość szybszego 60-dniowego zwrotu w przypadku takiego wniosku i złożenia wraz z wnioskiem majątkowego zabezpieczenia. Należy jednak wskazać, że każdy z tych pięciu terminów zwrotu, czyli i 60, i 40, i 25 z wyłączeniem split payment, i 15, i 180-dniowy zwrot, może być wydłużony postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w przypadku konieczności przeprowadzenia czynności sprawdzających kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. I jeżeli zwrot okaże się zasadny, to jest dokonywany z odsetkami wysokości opłaty prolongacyjnej. A w przypadku złożenia zabezpieczenia majątkowego i wniosku, zwrot może być dokonany w pierwotnym terminie, odpowiednio 60, 40, 25 czy nawet 15-dniowym oraz 180-dniowym i zarazem 14-dniowym od terminu złożenia wniosku z zabezpieczeniem. Oczywiście im krótszy termin zwrotu i pieniądze na rachunku bankowym, tym lepiej dla podatnika. A z drugiej strony, gdy nie ma możliwości wnioskować o szybszy 15-dniowy czy 25-dniowy zwrot, to należy się zastanowić, czy dłuższe terminy są opłacalne, skoro na przykład w kolejnym okresie rozliczeniowym podatnik wie, że będzie mieć kwotę do zapłaty. A zapłatę, jak wiadomo, dokonujemy w terminie złożenia deklaracji. A zwrotu jeszcze w tym czasie możemy nie uzyskać. To może lepiej wykazać kwotę do przeniesienia, zamiast czekać do 40 czy do 60 dnia, albo nawet do 180 dnia na zwrot. Można też kwotę wykazać częściowo do przeniesienia i częściowo do zwrotu. Wiemy już przecież, szacując, jaka będzie kwota VAT za kolejny okres, skoro deklarację składamy 25 dnia kolejnego miesiąca, to już możemy szacować, jakie będzie rozliczenie, ile będzie naliczonego, ile należnego VAT-u za ten kolejny okres rozliczeniowy. I na podstawie tego decydować, czy i w jakiej proporcji nadwyżki naliczonego nad należnym wnioskować o zwrot na rachunek bankowy, a w jakiej o przeniesienie na następny miesiąc. Dziękuję.